Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam zaprezentuję ćwiczenie, które jest dla wszystkich znane i oczywiste. Uginanie przedramion ze sztangą łamaną stojąc, ale pokażę Wam według mnie poprawne wykonanie i częsty błąd, który widzę na siłowni, szczególnie kiedy ciężar już jest za duży i wtedy ten biceps nie unosi tego, nie dźwiga tego ciężaru i zaczynamy sobie pomagać szczególnie plecami, czymkolwiek, żeby tylko przyciągnąć to do siebie. Ruch na biceps powinien być od dołu do góry prosty, tak zwany prosty moim zdaniem. I przedramię, jeżeli będziecie patrzeć przed siebie w lustro, o ile ktoś nie ma 65 cm w bicepsie, wtedy jest problem tak zrobić. Musicie widzieć całe przedramię w lustrze, od nadgarstka po łokieć, całe musi być widoczne. Więc jeżeli ktoś robi bicep w ten sposób, to jest to niepełny ruch, musi być pełny. Pokażę Wam najpierw wersję prawidłową, a potem pokażę błąd, który często widzę, którego nie powinno być. Ruch prawidłowy powinien być od praktycznie zera, nic nie napiętym, od zera idziecie w górę, w górę, w górę i stop. To jest ruch prawidłowy. Wtedy przedramię widać całe. Błędem jest, kiedy ktoś robi połówki, a to się zaczyna wtedy, kiedy jest za duży ciężar. I często ruch wygląda w ten sposób, takie jakby nabijanie karabinu. Pyk. Takie widzę, że przesuwanie. Tak staramy się zarzucić ciężar i gdzieś tam plecami go przyciągnąć. A ruch powinien być prosty do góry, aż przedramię się uniesie całe. Opuszczamy do luźna i znów cały ruch. Nie robimy takiego zarzucania w tył, bo zarzucając w tył robicie w ten sposób, więc nie widać tych przedramion. A ruch musi być pełny. I z tego też powodu nie można przesadzać z ciężarem, ponieważ już w którymś filmiku mówiłem, biceps jest małym mięśniem i nie potrzebuje wielkich ciężarów. Oczywiście, jeżeli ktoś ma mocny biceps i potrafi dźwignąć 80 kg na sztandze na biceps, jasne, ale pamiętacie zasadę, jeżeli takim małym bicepsem, takim małym mięśniem dźwigacie 8 dych, no to na przysiad musi być przynajmniej 200, adekwatnie do wielkości mięśnia. Więc pamiętajcie, nie robimy zarzucanych ruchów, nie robimy takich zarzutek, bo to znaczy, że jest za duży ciężar. Ten biceps wtedy już nie jest w stanie sam, więc szuka sobie pomocnika przy zarzucie. Ruch powinien być pełny, do góry, aż się przedramię, pokażę od nadgarstka do łokcia, jak patrzycie w lustro. Dajcie mi znać swoje przemyślenia. No i pamiętajcie, z głową mały mięsień to mniejszy ciężar. Duży mięsień, wtedy szalejemy. Ale też rozważnie. Dajcie mi znać, jakie Wasze są spostrzeżenia na temat tego ćwiczenia i czy zgadzacie się ze mną, czy nie. A jeżeli nie, dlaczego? Czekam na komentarze, a ja robię dalej swoje. Trzymajcie się.